Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj bitwa na KW2. Bohaterem bitwy jest Maniek Wot z Sigmy. Nie wiem, co to za klan, prawdę mówiąc. Mapa Ensk, bitwa standardowa. Losowanie, no prawie że idealne, tylko niepotrzebnie tam jest parę ósemek, bo siódemki, które widać, to groźne jakieś szczególnie nie są. Nie ma również artylerii. Nasz bohater również jest niegroźny, nieszkodliwy wręcz, można powiedzieć. No i jest jazda w miasto, prosto chyba do okienek. Wiadomo, Maniek to panienka z okienka. I czy zostanie wyświecony pierwszy i czy dostanie jakąś darmową bułę? No, został wyświecony, ale nic do niego nie strzela. Za to pojawia się, majestatycznie się toczy, Churchill GC, który myślał, że może tutaj coś zdziałać przeciwko KW2. No, zdziałał tyle jedynie, że Maniek ma na swoim koncie 650 obrażeń zadanych. I tyle, pozycja spalona. Zazwyczaj mało kto tam jeździ na dłużej w te okienka. Więc Maniek od razu udaje się na mordownię, jak przystał na czołg ciężki i będzie się z tymi ciężarami tutaj. Z tymi ciężarami będzie się tutaj tłukł. No właśnie. Zobaczymy. Maniek na razie wykorzystuje chyba moment, w którym przeciwnicy ładują. I sam wychyla się, zobaczcie, nawet nie mierzył. Chciał zminimalizować ryzyko otrzymania pocisku od strony przeciwnej. I ładuje dalej. Znowu tylko wychylenie się na chwilę. No nie, to było dłuższe akurat wychylenie się. Ale nie przyniosło efektu, gdyż przeciwnik zdążył się wycofać. Zmarnowany strzał. 1000, prawie 300 obrażeń na koncie. Im przeciwny jest lepszy, na plecach jest Firefly. Łakomy kąsek, tylko żeby chciał tak właśnie stać jeszcze. Szczęśliwy strzał, bo on się zaczął cofać i nieomalże zeszło to na gąskę, ale gdzieś tam pocisk jeszcze zahaczył o kawałek kadłuba i to wystarczyło. A czy wystarczy na ISA 6? Oj, 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 coś go zatrzymało. I dzięki temu Maniek zasadził bułę za 542. Pięknie, taki trudny przeciwnik. I już padł, ale nie, zobaczcie, niby jest wynik 7-7, tak? Ale w HP wygląda to całkiem nieźle. Maniek ma tego HP jeszcze też bardzo dużo. I każda jego buła może spowodować, że ten THP wroga zostanie uszczuplony. Strzał za 323. Przeciwnik nie był w stanie się odgryźć, bo Maniek schował się. Jak to przystało na Mańka. Maniek zawsze lubi się chować za czyimiś plecami, a później się skarży, że te plecy dostaje od sojusznika. Dobra, ale to taka mała dygresja. Jest Cromwell, będzie jego strzał. Tak, jest, pięknie, podjechał pod lufę. Na ogrysku i z szóstym właśnie padł. Zostały tylko trzy czołgi przeciwnika. AMX-1375. Tłucze niemiłosiernie, ale chyba się wystrzelał. No i tyle było z tego magazynka. Maniek jedzie do przodu odważnie. Nic nie jest w stanie go zdjąć na hita. On za to bez problemu zarówno jednego, jak i drugiego przeciwnika może poczęstować zejściem do garażu one-shotnym. Nawet jeżeli są za full HP. No i taki Jackson, gdzieś tam osamotniony. Czy on jest AFK? Nie, rusza się.
Jeszcze nie widzi naszego bohatera, jeszcze nie wie, co mu grozi, a grozi mu właśnie to. Dobra, przejdźmy do wyników. Padła masterka, druga odznaka biegłości, wysoki kaliber. 3590 obrażeń, 4 fragi, 1450 expa. Skutecznie Maniek obrzydzał życie. Może głupio to zabrzmiało. Okej, obrzydzał grę, może tak. Czołgą ciężkim przeciwnika, ale nie tylko czołgą ciężkim. Otłukł również coś tam lżejszego. Jakaś taka lekka przekąska. I tak to właśnie się skończyło. Bardzo fajny wynik, bardzo fajne i śmieszne zagrania. I oczywiście bardzo fajny komentarz. Dobra, nie, dobra, skończmy. To się wytnie, to się wytnie. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.